Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Ja tak naprawdę nie musiałbym nic mówić podczas tego testu, tylko zagrałbym to miną. Cały czas uśmiechnięty, uradowany. Sądziłem, że powiesz chwilę trwaj wiecznie. No tak, no chciałoby się po prostu mieć taki samochód, no drodzy Państwo. Ale pani nie musi nam sugerować, gdzie mamy jechać, bo wiemy doskonale, ale uruchomiliśmy rzeczywiście taką opcję z nawigacją. Pożegnałem panią. Porsche Cayenne, drodzy Państwo, no piękny samochód. Klasyka, jakość, historia. Luksus. Dopracowanie w każdym szczególe. Tak to jest właśnie z takimi autami, że wsiadasz do niego i w pierwszej chwili wydaje się być obce, bo tyle przycisków. Jak to opanować? Taka moc? Jak ją opanować? Nawet w trybie komfortowym? Nawet w trybie komfortowym mamy trzy do wyboru, bo jeszcze oprócz komfortowego jest Sport i Sport Plus. Co jeszcze mamy? Proszę, Cayenne przed nami stoi i też jedzie. Widzisz, to popularne jednak samochody. Dobrze, tylko, że ten jest chyba przed liftingiem. Ma podwójny wydech schowany w zderzaku i pod zderzakiem de facto. Nasz jest wkomponowany lepiej i w nieco masywniejszy zderzak. Zupełnie inne światła. Teraz widzę bardzo wyraziście tę różnicę. Chciałem powiedzieć jednak, tego nie skończyłem, że wsiadamy do tego auta i już po kilku minutach czujemy się tutaj, jakby ono było zaprojektowane właśnie dla nas, jak najlepszy garnitur. To wszystko jest przemyślane, wszystko jest kwestią doświadczeń, wszystko jest pod ręką, wszystko działa fantastycznie. 3-litrowy silnik diesla, 260 koni, drodzy Państwo, naprawdę bardzo dynamiczna jednostka. To jest samochód, który sprawia wrażenie sportowego, mimo tego, że jest SUV-em. A jest sportowym SUV-em, nie oszukujmy się. No właśnie, ale wygląda po prostu jak taki wielki nadmuchany czołg, bardzo masywnie, piękna sylwetka, bardzo mi się zawsze podobał Cayenne i przyznam szczerze, że dzisiaj bardzo się cieszę, że ten samochód testujemy. Moglibyśmy nawet pojeździć turbo, które ma prawie 5-litrowy silnik i ponad 500 koni. To musi być coś niezwykłego. Pokażemy Państwu może wnętrze. Pokażmy. Jak to wszystko wygląda. Zacznijmy proszę bardzo od tego może zegarka niepozornego, który jest tutaj z przodu. Tak, tak, to czasomierz. Kierownica jak z 918 Spider, bardzo przepraszam, ale w Macanie też już taką widzieliśmy, zegary. Łopateczki, tutaj możemy przejść na ten tryb manualnego sterowania 8-stopniową skrzynią biegów. No i to, co się dzieje po środku, wydaje się zawiłe, ale proszę bardzo, nawiewy, podgrzewanie, wentylacja, tryby sportowe, charakterystyka zawieszenia, dyferencjał, no wszystko tak naprawdę. No i przede wszystkim klasa i jakość wykończenia, drodzy Państwo, chyba nie trzeba powiedzieć, że skoro Porsche to w środku skóra, to w środku naprawdę materiału najwyższej jakości, to w środku wreszcie naprawdę bardzo duży komfort i wygoda. I co by jeszcze warto powiedzieć? Ja bym chciał, kończąc krótką odpowiedź o tym samochodzie, powiedzieć jedną rzecz, że niech świadczy o tym, jaka to jakość, kolumna kierownicy. Jak się wsiada do samochodu, nawet tej klasy premium, to często jest tak, że bierzemy taką wajchę tutaj pod kolumną i sterujemy. Góra, dół, wysuwamy w przód, w bok, a tu proszę, siadamy i co robimy? Bierzemy, dotykamy taki maleńki przycisk i tym przyciskiem sterujemy całą kolumną kierownicy. Kierownica oczywiście ma pamięć, także kiedy wsiadamy... Tak. Fotel ma pamięć, w momencie kiedy wysiadamy, tak. On odjeżdża, żebyśmy wygodnie mogli wysiąść. Kiedy siadamy, wciskamy kluczyk. No oczywiście tu jest bezkluczykowo, wszystko też się odbywa, ale przycisk specjalny, który uruchamia silnik, a wygląda jak kluczyk rzeczywiście też z boku, to wtedy wszystko wraca do tej pamięci, która była zakodowana wcześniej przed wyjściem z samochodu. I ktoś powiedział, że życie nie jest piękne. Kto? Ktoś, kto nie jeździł Porsche. Nie oddamy go tak szybko, jest fantastyczne. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.